Ja sobie nawet wydrukowałem tutaj listę ministrów za pani czasów i rzecz, która dzisiaj uderza, właściwie się wydaje nie do pomyślenia, że pani stała na czele tego rządu, ale była pani jedyną kobietą. Tak to było wtedy, widzi pan. Dlaczego? Dlatego, że szefami partii, tych partii i partyjek byli sami mężczyźni. Zresztą jak się nie... Dzisiaj to też chyba szefami partii są, akurat jak i dzisiaj, prawda? Ale kobiet we władzach partii jest chyba więcej. Ale nie było wtedy, właśnie była kobiety we władzy. Poza tym od tamtego okresu do obecnego okresu no już wytworzyła się zupełnie inna kultura postrzegania kobiety w życiu politycznym i z tego względu no takie rozwiązanie, jak wówczas było, nie mogłoby przejść. I mimo, ja muszę powiedzieć, że ja jako kobieta proponowałam partiom poszczególnym poszczególne kobiety, które mogłyby pełnić funkcję, to w ostateczności w wyniku różnych partyjnych, wewnętrznych głosowań, uchwał, deliberacji zawsze w końcu zaproponowano mi do tej koalicji mężczyznę. A jak wiadomo, niestety tak to wygląda, że jak mamy tak wiele partii w koalicji, no to ja nie mogę, jak nawet jako premier, no wybierać sobie, że chcę z tej partii tamtą czy inną osobę. W ostateczności no, ta partia, prawda, wskazuje na kandydata, do którego ma zaufanie. Dlatego mówię kandydata, bo rzeczywiście kandydatki nie było. Były panie wiceminister, które pełniły świetnie swoją rolę, ale jako rzeczywiście ministra żadna z partii nie zaproponowała kobiety. Pani rządu nie poparło wtedy Porozumienie Centrum, na czele którego stał Jarosław Kaczyński. A czy pamięta pani może o kandydaturę, niedoszłą kandydaturę jakiego ministra? Ta sprawa między innymi się rozbiła? No jak mogę nie pamiętać? Doskonale pamiętam. Pamiętam oczywiście, że całe wejście Porozumienia Centrum do ówczesnej koalicji rządowej, no jeśli używamy takiego słowa, rozbiło się o kandydaturę Adama Glapińskiego. Dlatego, że wtedy to Jarosław Kaczyński właśnie proponował tylko i wyłącznie Adama Glapińskiego na ministra w moim rządzie. On miał się zajmować sprawami gospodarczymi szeroko pojętymi. I ja wtedy postawiłam twarde weto, że nie, dlatego że miałam no, zastrzeżenia i osobiście nie wyobrażałam sobie współpracy. No i w związku z tym proponowałam, żeby jednak wysunąć innego kandydata. I tutaj upór, czy jakby można powiedzieć, ktoś może nazwać determinacją, był taki, że zdecydowano i Kaczyński zdecydował, że woli nie wejść do tej koalicji, aniżeli zrezygnować z kandydatury Adama Glapińskiego. Teraz po latach, kiedy Adam Glapiński jest nadal szefem NBP, czy czuje pani jakąś satysfakcję? Jakaś taka myśl się pojawiła, że miała pani nosa? Wie pan, ja wam coś powiem. Jak tak obserwuję historycznie, to w wielu przypadkach mam takie poczucie, że miałam rację, chociaż mi wtedy nie przyznano w różnych okolicznościach. Chociaż w sprawie ministra niedoszłego Glapińskiego się pani uparła. No tu się w tej sprawie się uparłam, bo wie pan, miałam także jakby można powiedzieć pewne opinie, które do mnie docierały i to od osób godnych zaufania, że to nie jest dobre rozwiązanie. I z tego względu no twardo postawiłam, zresztą powiem w innych sytuacjach, też w stosunku do pewnych kandydatów na ministra. Także postawiłam swoje żądania i posłuchano. Najmniej posłuchano, jak już mówiliśmy, w sprawach tych kobiet, ale w gruncie rzeczy w tych innych, w niektórych partiach zmieniono kandydatów, których początkowo partie wysuwały, z uwagi na moje pewne jakby, no może nie zastrzeżenia, ale jednak moje propozycje, że może kogoś innego. Natomiast tu była stanowcza riposta. Ja do dzisiaj pamiętam te negocjacje, które bardzo długo trwały, bo te negocjacje koalicyjne są zawsze bardzo długie, uciążliwe. Trzeba poszukać kompromisu i myśmy wchodzili na te negocjacje i wychodzili. Pamiętam, że trwały z różnymi partiami i PC wychodziło. I potem znowu wracało stale z tą samą kandydaturą.